Rozwiążemy nierówność. X do potęgi piątej razy x kwadrat dodać 2x dodać 2 razy x kwadrat minus 4x dodać 3 jest większe od zera. Łatwo zauważyć, że x kwadrat minus 4x dodać 3 jest równe x minus 1 razy x minus 3. Jedynka jest pierwiastkiem tego wielomianu, co możemy sprawdzić, podstawiając x równe 1. A zatem dzieli się on przez x minus 1, a jako wynik otrzymujemy x minus 3. Zauważmy teraz, że x do potęgi piątej jest równy x do potęgi czwartej razy x. A zatem naszą nierówność możemy napisać w postaci x do potęgi czwartej razy x kwadrat dodać 2x dodać 2 razy x minus 1 razy x minus 3 jest większe od zera. A teraz zauważmy, że wyrażenie x kwadrat dodać 2x dodać 2 jest równe x dodać 1 do kwadratu dodać 1. A to jest zawsze większe od zera, podobnie jak x do potęgi czwartej. Wobec tego nasza nierówność jest równoważna temu, że x razy x minus 1 razy x minus 3 jest większe od zera. Widać, że x jest większy od x minus 1 o 1, z kolei x minus 1 jest większe od x minus 3 o 2. Przyjrzyjmy się funkcji x razy x minus 1 razy x minus 3. Zeruje się ona w trójce, jedynce i w zerze. Jeśli x jest większe od 3, wówczas najmniejszy czynnik jest dodatni, a zatem wszystkie trzy czynniki są dodatnie, więc wartości funkcji w tym przedziale są dodatnie. Jeśli x jest między jedynką a trójką, wówczas dwa pierwsze czynniki są dodatnie, a trzeci najmniejszy jest ujemny, więc wartości funkcji w tym przedziale są ujemne. W następnym przedziale między zerem a jedynką dwa mniejsze czynniki są ujemne, a trzeci największy jest dodatni, więc iloczyn również jest dodatni. Jeśli x, który jest największym czynnikiem, jest ujemny, wówczas wszystkie trzy czynniki są ujemne, a zatem wartości funkcji w tym przedziale są ujemne. Rozwiązaniem naszej nierówności są te liczby x, które leżą w przedziale od 0 do 1 oraz te, które leżą na półprostej od 3 do nieskończoności. Teraz spójrzmy, jak dokładniej wygląda kształt wykresu funkcji x do piątej razy x kwadrat dodać 2x dodać 2 razy x kwadrat minus 4x dodać 3. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.